Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Prince of Persia. Wracajmy do świątyni. Nie. Okej, dzisiaj wykorzystamy sobie moc, którą powinniśmy uaktywnić już jakiś czas temu. Zatem ja tego jeszcze nie robiłem, więc mogą być jakieś małe fejle. No ale cóż, do dzieła. Także tab. I tak, potrzebujemy moc elfki. Czy ja muszę to kliknąć? Nie, może spacja. Nie. Prawy. Środkowy przycisk myszki. Ej. No jasne. Okazuje się, że nie wiem jak uaktywnić tą moc. Może Enter? Nie. Oh boy. Tabem to się wychodzi, tak? Tak. Może trzeba przytrzymać tą spację. No, zaraz, czekajcie. Nie. Coś tu nie gra, ewidentnie coś tu nie gra. Elika ma już dość ziaren światła, wracajcie do świątyni. Trzeba wracać do świątyni, tam trzeba nabrać tą moc. Aha, dobra, rozumiem, okej. Więc odcinek się szykuje pewnie trochę dłuższy, ponieważ nie chcemy się robić cięć. Wracamy do świątyni, jak okazuje się, tylko tam można uaktywnić te swoje moce. O, wow. Oczywiście to wszystko, co tutaj widzicie, można było zobaczyć w bodajże drugim odcinku. No ale cóż. Ja ogólnie mam bardzo mało czasu teraz, ponieważ niedługo jadę z Kumplem w plener. Ponieważ mamy taki projekt swój i go właśnie teraz chcemy ziścić. Hops. A niestety nic na YouTube'a, więc w sumie nie mam co wam mówić. Dobra, gdzie to się idzie? Okej. W ogóle taka moc, zauważyłem, to by się przydała po pijaku, nie? Często człowiek taki zagubiony albo nie wiem. Zmęczony. Hops. No i hops. Matko, ale ja mam grypę. Okej. No, trochę nie przygotowałem się, powiem wam szczerze, ponieważ myślałem, że moc można uaktywnić w każdej chwili. A to się okazuje, skacz! Wow, to się okazuje, że tylko w świątyni. Wow. Już myślałem, że zginę. Ale cóż. Coś mi strasznie tnie. W sumie co drugi odcinek na to narzekam. O Boże. Ale powiem wam, że... O, już telefonem. Dobra, zaczekajcie chwilę. No i dobra. Kurczę, czasami mam taki... zapieprz. Znaczy nie tyle co zapieprz, tylko tyle po prostu spraw na głowie, że mam ochotę to wszystko rzucić w pizdu. Nie wiem. Macie czasami coś takiego, że ciężko jest wam odmówić do czegoś, no nie wiem, obojętnie do czego, a potem kurczę, chociaż wam się nie chce, to a potem tak, nie wiem, tak się potem motacie, tak żeby jakoś się wywinąć z tego. A tak, nie wiem, no ja tu bezpośrednio, to mi tak zawsze jest głupio powiedzieć, że nie. Na pewno dobry pomysł, aby podchodzić tak. Jednak nie chce mi się gdzieś iść albo coś takiego. Nie wiem, czy zrozumiale wam to powiedziałem, no ale ja coś takiego teraz czuję. Okej, mamy te moce, jak widać. Wszystkie cztery. Wciąż żyjemy, więc on jeszcze się nie wydostał. Niemożliwe. Po tym, co dzisiaj przeżyliśmy, naprawdę wierzysz w rzeczy niemożliwe? To się dzieje z jakiegoś powodu? Te płyty nie były zapalane od pokoleń. To zapewne wynik uzdrowień. Czy dzięki nim Aryman pozostanie uwięziony? Nie. One dają moc Ahurom. Teraz, kiedy są aktywne, możemy dotrzeć do kolejnych żyznych pól. Jeśli je uzdrowimy... I wtedy zostanie uwięziony, a my będziemy mogli odejść? Tak.
Okej. Podejdź do płyty mocy i wciśnij E. No jasne, to poproszę tą. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i Dolinie. To poproszę. Jestem gotowa. Cóż to za moc? Musimy użyć mocy, by dostać się do żyznych pól? Tak, moce strzegły pól. Musisz mnie nauczyć, jak się nimi posługiwać. Wciśnij E, by użyć płyty mocy. No, wciskamy. A, tu trzeba jakoś tutaj, tak? Ops. A, coś takiego, rozumiem. Aha. I teraz trzeba E wcisnąć. I mnie pierdyknie na następną. I na następną. Aha, kumam to. Wczytywanie? Ciekawe, gdzie mnie posieje. Eliko, proszę, zrobiłem to znowu dla ciebie. Znowu on? Nasz lud nie musi już wypełniać obowiązku. Drzewo słabnie. To twoje słowa? Czy Arymana? Gdzie był Omrast, gdy zabrano twoją matkę? Gdzie był, gdy go potrzebowaliśmy? Eliko, jestem twoim ojcem! Twoim królem! Następnym razem, kiedy będziesz chciał odzyskać córkę, powinieneś dać jej kucyka. Koniec świata to nie najlepszy prezent. Hej, mamy jedną z mocy Ormazda. Możemy dotrzeć do kolejnych żyznych pól. Rusza... I my... Dobra, zatem ruszajmy, nie? Mamy tą moc. O, nie wiem, dlaczego reszta się zamknęła. Mimo tego, że mamy odpowiednią ilość tych piaskowych dusz, czy jak to tam się mówi. No dobra. Więc teraz możemy się przedostać. Czekajcie, możemy się przedostać. No co jest? Tu. Zatem poproszę tu. Okej. No to lecimy. Lecimy. Nie wiem gdzie. Gdzie jest to cholerne światło? Ej. Czemu ty pokazujesz tamtą stronę? A, dobra, okej. No, mam nadzieję, że się wyrobimy w 20 minut. Ponieważ... powinienem zacząć przy tej świątyni. Tak to by się trochę wszystko nałożyło na siebie. No, ale... poprzednie odcinki były nader krótkie, co nie? Też tak sądzicie? Druga droga będzie najlepsza. Więc teraz sądzę, że jeżeli będzie jakiś dłuższy, to nic takiego strasznego się nie stanie. Dokąd teraz? Spać mi się trochę. Ej, no ty nie wiem, co ty robisz? Idziesz czy nie idziesz? Ej, ciekawe, czy ona mnie ten złapie, jak jest tak daleko. Bo tu potrzebuję podwójnego skoku. A, jasne, że tak. Ops. Ups. I znowu ta sama droga. Ileż my razy widzimy tą samą drogę. Okej. Jestem bardzo ciekaw, co nas czeka tam po tej drugiej, znaczy no tam w tych terenach, w których normalnie nie mogliśmy dojść. Założę się, że trochę będzie trudniej, ponieważ tam trzeba będzie wykorzystywać te moce całe. W sumie nie wiem, czy to dobry pomysł z tymi mocami. No ale nic nie mówię, mogą mi się spodobać, także... W sumie ten, kto grał w Prince of Persia, już wiem, że jeden widz w to grał. To ach, zawsze tu muszę pieprząć się. O. Proszę bardzo. To wiem, no wiem, że jeden widz w to grał. Przynajmniej na razie póki co tyle wiem. No to co? Boże, jaką dziurę w bani, nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. No, w każdym razie pewnie
On wie, czy te moce dodatkowe są fajne. Znaczy, czy są ogólnie przydatne, czy nie zrobili czegoś jakiegoś, nie wiem, trudnego. Ops. Ops. Proszę bardzo, jak małpka. Niczym małpka. Wow! Bym zginął. Dzięki za te 7 klatek na sekundę. Dobra, gdzież teraz? Ach, pierwszy zgon na dzisiaj. Znaczy nieudana próba. A zauważyłem, że strasznie słychać te kliki całe. Ej, no czemu daliście ten? Chciałem go zabić, zanim się pojawi, no ale... Dobra, szkoda czasu na tego gnoja. Goodbye, leszcze. Aha, trzeba iść tam, z boks. Tylko ja nie wiem, jak uaktywnić tą moc. Ja mam tam skoczyć? Przecież tam jest... te czarne coś. Shit! Dobra, jeszcze raz. Dobrze, że tam byłaś. Okej, proszę bardzo, udało się. No i chyba już jesteśmy teraz w tych terenach, w których nie byliśmy. No proszę bardzo, widzę ten kamiuch mocy. Ależ tu cicho. Nie mów, że jest cicho. Nigdy nie mów, że jest cicho. Jakiś, nie wiem, zabobon nasz? A, jednak trzeba tu wskoczyć. No dobra, no to co, próbujemy, nie? Tam kazali mi naciskać E. Wow! Znowu ten Hunter. Mówiłem ci, nigdy nie mów, że jest cicho. Ja pierdziele, myślałem, że już sobie z nim poradzimy. Wow. Nie zrobi z niego trofeum. Nie mogę. Ciężka walka. O, jak fajnie, że mnie oślepił. Nie wiedziałem, że coś takiego potrafi. Wow. Ej, no przecież to był unik ewidentny. Nie, 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 nie.
Dobrze, że mu się pasek zdrowia nie wraca, bo to by było ciężkie. Ale dałem dupy! Ale mu się wrócił pasek zdrowia, ja pieprzę, dobra, trzeba uważać. Okej, więc ja zamykam się i walczę z nim tak jak należy. Przecież spację się odskakuje. Naciskam to spację, a on nie odskakuje, tylko przyjmuje cios. Takie trochę słabe. Ej, nie mówcie, że drugi przyszedł. Czy to nie tam zmierzamy? Tak. Dlaczego zawsze zmierzamy tam, gdzie są przeciwnicy? Wow, okej, okej. Dobra, więc lecimy. Odonesi. What the fuck, co to jest? Nie wiem, gdzie trzeba iść. Aha, tam, gdzie te gówno, no okej. Dobra, spróbujemy, no cóż. Proszę, cóż za elementy, wow. Takie trochę midbojowe, można powiedzieć. Kiedyś chyba przyrównywałem to grę do midboja, nie, mi się strasznie kojarzy. Wow. Rasam? Nie! Fucker! Ach! No nic, dobra. Teraz się uda. Nice, no jasne, no tak, no, no. Brawo! Brawo ja. Trzymaj się mocno. Dobra, niech to przeleci, na spokojnie, na spokojnie. Lepiej poczekać niż 10 razy przegrywać. Dobra, jak to teraz idzie? A, to idzie tylko w górę i w dół, czyli tu mogę podejść. A, tu ostatnio przegrałem. No dobra. No i dobra. Na górę pewnie, nie? Tak jest. Nie, czekaj. Gdzie teraz? Dokąd powinniśmy iść teraz? Aha, ten Sparks. Wow, to jest, powiem wam szczerze, ciężkie, naprawdę. Ja muszę się naprawdę skupić, żeby nie dać dupy. Nie, nie tu, nie tu, nie tu, nie ten klawisz. Ten klawisz. Okej. Okay. Ops. Tu aż dwa muszą być. O, w dupę! What the fuck is going on? Jezu, że mi się udało. Aż wiecie co, aż kaza pisze grę.
kot mi znowu stęka. Ale dobra, mam go teraz gdzieś. Nie no, żeby nie przegrać, żeby nie przegrać. Okej. No nie. Jezu, naprawdę coraz bardziej wymagające te mapy. Okej. Wow, gówno okej. Już myślałem, że jestem na miejscu, a tu proszę i peszek. No i dobra, teraz jesteśmy na miejscu. Jukiej. Druga runda, zaczynamy. Cię nie słyszy. Paskudny z ciebie skubaniec! Ha! No dobra, uaktywniamy żyzne pole. Chcesz odpocząć? Areman nie odpoczywa. No i dobra, może jeszcze to jakaś krótka kwestia dialogowa przed końcem, nie? Skoro moce miały chronić żyzne pola, skąd się na nich wzięli przyjaciele Aremana? Pola uległy zepsuciu. Wyznawcy Aremana nie mogą korzystać z płyt. Moc płyt pochodzi od Ormazda, Boga Światła. Czy Ormazd nie może powstrzymać Aremana? Nikt nie wie, gdzie on jest. To dopiero Bóg Światła zrzuca na nas swoje problemy. 1000 lat temu toczyła się tu wojna. Ormazd uwięził Aremana. Nakazał Ahurom strzec więzienia. No i? I odszedł. Nikt nie wie dokąd. Później Ahurowie stracili moce, które im przekazał, a więzienie osłabło. Może się pomógł i wezwij Ormazda. Gdyby Ormazd tu był, powstrzymałby to. Musimy sobie radzić sami. Ach, oczywiście, że sobie poradzimy sami. Dobra, sądzę, że chyba pora kończyć odcinek, bo wyszedł jak do tej pory najdłuższy w całej serii. No i cóż, trzymajcie się kochani, liczę na to, że zostawicie jakieś łapki w górę, z kilka chociaż, nie? Dobra, to był Krangar, trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.